Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Skodę Octavię z 2014 roku. Jest to auto z silnikiem wstryskiem bezpośrednim o pojemności 1,8 litra i mocy 180 koni. Jest to silnik, jak mówiłem, z tryskiem bezpośrednim i pośrednim. Tutaj jest zastosowany system podwójny, czyli mamy 4 wtryskiwacze w trysku pośredniego i 4 wtryskiwacze w trysku bezpośredniego, co obsługuje na naszym rynku instalacja m.in. KM Evo Sky Direct, którą tutaj zamontowaliśmy. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, komputer od instalacji gazowej tam widzimy w głębi. Jest w podszybiu. Tutaj widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. Tutaj z przodu mamy reduktor z filtrem fazy Checkway. I tutaj mamy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze Barracuda. I tak, spalenie benzyny w takim aucie jest około 11 litrów, po montażu LPG mamy spalenie na poziomie około 11-12 litrów i do tego dochodzi do tryzg benzyny, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 280 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG tylko 270. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik aucie został zamontowany w miejscu wyznaczonym przez klienta, akurat w tym przypadku jest w schowku po lewej stronie. Jest on wbrew pozorom bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy. Przejdźmy teraz do wlewu. Wlew gazu mamy pod klapką, jak w Skodzie, jak widzimy, mamy ogromną wnękę. Został więc tutaj zamontowany pełny wlew, nie ma potrzeby więc dokręcania jakichkolwiek końcówek. W aucie mamy w miejsce koła zapasowego, tutaj został zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 44 litrów gazu i zasięg blisko 400 km. Podsumowując, cena zestawu czy instalacji KM Evo Sky Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 4900 zł i zwrot następuje po około 17 500 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.